Poznaliśmy termin rozpoczęcia kolejnego piłkarskiego sezonu w wykonaniu zespołów z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. Do tego znamy też regulamin rozgrywek czwartej ligi i klas niższych oraz Pucharu Polski na sezon 24-25. Piłkarski sezon rusza w sierpniu. Zespoły z terenu gminy Krosno-Odrzańskie rywalizować będą w klasie okręgowej, A-klasie i B-klasie. Najszybciej do gry wejdzie pierwszy zespół MKS Tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie. Pierwsza kolejka klasy okręgowej zaplanowana jest bowiem na 10 i 11 sierpnia, a Tęcza na starcie zmierzy się z Unią Kunice Żary. Plan na przyszły rok. Zespół z Krosna chciałby być w czołówce ligowej tabeli. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała kadra. Na pewno chcemy być w czołówce tej ligi. Na tą chwilę nie ma żadnych rozmów na temat czwartej ligi. Natomiast wiadomo, że to wszystko się może zmienić. Chcielibyśmy podążać tą drogą, którą podążamy, czyli wprowadzanie młodzieży, czyli granie w określony sposób, tak aby nam te treningi, mecze sprawiały przyjemność. Schodzimy o jedną klasę rozgrywkową w dół. W zielonogórskiej A-klasie rywalizować będzie Pogoń Agapol Wężyska. Ich pierwszym rywalem będą 17 lub 18 sierpnia rezerwy Pogoni Świebodzin. Znamy też rozkład jazdy B-klasy Grupa Krosno-Odrzańskie. Najniższa seria rozgrywkowa wystartuje 24 sierpnia. Poza drugim zespołem MKS Tęczy na tym poziomie rozgrywek zagrają także KS Kruszywo Stary Raduszec i Czarni Czarnowo. W tegorocznej odsłonie tej klasy rozgrywkowej rywalizować będzie 12 zespołów, czyli o 2 mniej niż w poprzednim sezonie.